My jako PGNiG przyjęliśmy ostatnio strategię, w której innowacyjność zajmuje bardzo duże miejsce. Chcemy być innowacyjni, poszukujemy tych najnowszych rozwiązań, rozglądamy się na rynku za tymi najnowszymi rozwiązaniami i zgłaszają się do nas również do inkubatora Invento startupy, które właśnie swoje pomysły opierają na chmurze obliczeniowej. Teraz znajdujemy się w takim miejscu, kiedy wchodzą nowe przepisy RODO, do których jesteśmy bardzo mocno przygotowani. Chcemy wesprzeć startupy, które mają właśnie pomysły związane z przechowywaniem danych w chmurze, żeby mogli dostosować się do nowej ustawy, jak również, żeby ich rozwiązania były jak najbardziej bezpieczne dla ich klientów. Przed polskimi firmami stoi duże wyzwanie, jeżeli chodzi o wdrożenie RODO. Stąd inicjatywa takiej firmy jak nasza, czyli Webelia. My tutaj bardzo mocno podjęliśmy współpracę ze startupami, z inkubatorami, dostarczając im nie tylko wsparcie technologiczne, ale też wsparcie merytoryczne i formalno-prawne. Nie da się dostarczyć każdorazowo uniwersalnego pakietu gotowych rozwiązań. No, niestety, stety lub niestety, te rozwiązania, które będziemy wdrażać, formalno-prawne, one determinują to, że na każdy z projektów trzeba spojrzeć indywidualnie. Jednym z wyzwań związanych z czwartą rewolucją to oczywiście przetwarzanie danych na masową skalę, to oczywiście chmura obliczeniowa, a co za tym idzie? Bezpieczeństwo danych przetwarzania. Dostarczamy rozwiązania w chmurze z obszaru komunikacji wewnętrznej i cyfrowego miejsca pracy do usprawniania procesów w firmie, do usprawniania tego, jak pracownicy pracują z informacjami, z urządzeniami, z wykorzystaniem chmury, urządzeń mobilnych, IoT i sztucznej inteligencji. Komputer polega na wydelegowaniu tak naprawdę infrastruktury, która zazwyczaj jest postawiona w firmie powiedzmy w przysłowiowej piwnicy, do zewnętrznego dostawcy, który dostarcza chmurę w jednym z trzech modeli, czy może być to IaaS, czyli infrastruktura as a service, może być PaaS, czyli platforma as a service, może być to też SaaS, czyli aplikacja jako usługa.